A ja znów w lesie, ale tym razem koło Łasku. Nie jest tak sucho. Oddycham sobie. Nie będzie to grzybek. Gzybek. Mamy gzybka. Voila. Zaczęłam nagrywać, zaczęłam znajdować z grzybki. To jest mój najlepszy sposób na znajdowanie grzybeczków. Nie wiem, jak to jest wydziałane, ale tak to działa. Nim. Będzie jajecnica. Będzie jajecnica. No i trzeba szukać grzybków wokoło grzybka, bo jak jest grzybnia, to są grzybki, tak? Znaczy taka moja logika, bym powiedziała. Pachnie pięknie. Uwielbiamy lasy. Uwielbiamy lasy. Ja nie umiem szukać grzybków, ale chociaż jeden do jajecznicy będzie. A tak to sobie kupię w occie, bo lubię. I też będzie zacnie. Nieprawdaż? No właśnie. Tak to jest. Ale las jest ładny. Pachnie wszystkim. Śliczne drzewa. Liście. Wszystko jest zacne i ładne. No ja znam tylko podgrzybki, nie? Także szału ze mną grzybowego nie będzie. Niemniej staram się jak mogę. A słuchajcie, taka nieumalowana, nieubrana w ogóle. Tak tylko się ubrałam, żeby wiecie, sorry, że będę patrzeć w grzyby. Tak tylko się ubrałam, żeby nie było zimno. Jest późno, jest niedziela, to już są grzyby wyzbierane, ale mówię, może na jajecznicę, jak podobno taki wysyp, to chociaż jajecznica będzie. Może tak. Szukam, byleby nie kropiło. No i tak jeszcze mamy piękne kolory jesieni. Nie wiem jak wy, ale ja odpoczywam. Powiem wam, że grzybów trochę znaleźliśmy. Znalazłyśmy w zasadzie dwie dziewczynki. Ale, no wiadomo, wyzbierano o tej porze i w ogóle. Niemniej, jajecznica będzie, chciałam wam oznajmić. Podjechałyśmy w troszkę inne miejsce lasowe, którego nie znam. I co my tu mamy? Jaka, ale... Bądź może nie wiem, nie znam się, ale nie zbieram, jak nie znam się. Ale jaki wielki. Także, sami widzicie. Jak to jest? Ja tam chodzę i coś tam dziabią sobie wzrokiem. Też znalazłam trochę grzybów, dobrze jest. Zawsze. No jajeczniczka na świeżo zbieranych grzybkach. Niam. Grzybobranie. Najpierw grzyb sfotografowany, a potem można go zerwać. Taki ładniutki. Jakby tyle naraz prawdziwków znalazł, to by było fajnie, ale zobaczcie, jak ładnie to wygląda. O, pinki. No i takie zbiory są po tych leśnych wędrówkach. Czyli całkiem nieźle na dwie jajecznice będzie na grzesiowym talerzu. Ale ładnie to wygląda. Hej, słuchajcie, się pora rano, przyszedł kurier z rzeczami, chyba, jeżeli się domyślam, co to jest, do sklepu. Sorry, że jestem w piżamie, sorry za głos, sorry za kota. Czekaj. Jestem przeciekawa. Chciałam tego nie porysować. Ważna ważnostka. Chyba tak, bo ciężka to chyba ta ważnostka jest. To jest ciężkie jak deska.
my mamy zawsze poranną traumę, że jak ktoś rano dzwoni, to klient. Który pomylił siódmą dziesięć. Ale tak się zdarza. Ale skopmy się na tu. Tadum, 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 tadum. Byle nie na mnie. Coś ten nóż. Mamy wiesz, słabe. Ja nie chcę pudełka zciszczyć. Tyle do włożenia w pudełko, że chciałabym mieć pudełko. Tak, tu czekają nagrywki. Tak. Taki mały boczny zjazd. No. Czekajcie. Napięcie rośnie. Powolutku to zrobimy. Sorry za piżamy, sorry za... Nie, kochana, ważysz, że masz piżamę, gorzej jakbyś była bez. Też nie wiem, czy by się ktoś nie zmartwił. O, o! Słuchajcie. Tam. Uwaga. Tam. Aż dziary przychodzą. Mi też. Później. O, kochana. Wiesz, co to będzie za hit? No. Razem z no. Zaklęciem, co tak by się jest, nikomu nie pomyliło. A pokaż ostatnią stronę. Tak. Tu. O, biała. Aha, biała, super. No, to tak, mi się podoba. Ślicznie. Niech dotknę. No, piękny, kredowy. Normalnie, tutaj. Piękny. I tu troszkę grubszy niż normalny zamawiałam. No, nie jest taki cienki. Kitek i zobacz. I tu jest na cały rok. Na cały rok. Bo jest 32 strony, czyli 64. Aha, no to jest zaklęcie. Nawet z kawałkiem. Chciałam na cały rok, tak. Także kochani. Zobacz, jakie szczęście. No nie, no fajne. Nie, no. Ja idę macać. No. Na raz. Słuchajcie, jest godzina 22:30, ale dostałam od Grzegorza połowę tego grzyba koziej brody. Jakoś tak to się nazywało. I trzeba coś z nim zrobić. Teraz go będę obgotowywała, żeby wszystkie sianka i robaczki wyszły. Czyli wrzucę go do zimnej wody i poczekam, aż się tak zacznie buzować troszeczkę. Potem go przecedzę i zrobię na grzybku zupkę. Oczywiście pyszne danie grzybowe będziecie mieli na kanale u Grzegorza, ale jak już vlogujemy, no to Wam pokażę. Czy Wy wiecie, czy nie wiecie? Siedzę przy kompie, stukam w klawiaturkę, zlecenia zrobione, mailiczki prawie odhaczone. Słyszę w kuchni, coś się dzieje. A tu królewna Śnieżka gotuje zupkę na jutro. Chyba tak. Już są ziemniaczki pokrojone, zioła wrzucone. Tak. Grzesiu nam dał tego grzyba, tak. Którego tam dostał. Znaczy, myśmy się podzielili połową. Tak, bo jemu zostało i tak. On wziął, odwinął dał po prostu. No i tak normalnie hrabina, normalnie. No już gotuje, się zrobiło, porobiło. W papilotach 23. Jeszcze ubrana. Dobra, to się tam gotuj. Muszę pozmywać, bo już raz dzisiaj zmywałam. No, przed chwilą, a tu znowu pełen zlew. Jak to się stało? Nie wiem. Do dziś była niedziela. Ja tak. Muszę coś dodać, bo mam już tak. O, już patrzcie. Widzicie? Widzicie te papiloty? Tam u góry aż furczy. Brrr. Nie, potem takie rozlane jajeczko do grzybówki to jest. O. Coś. No już. Lubimy. O, a tu siedzi kot. Kończ tym czydło. O, właśnie suszyłam te gruszki. No widzisz. Kotek jęczydek. Od razu mamy. Zdrowo. Kotek. Także u mnie w kuchni też coś się czasem dzieje. O, mam zbliżenie na kota. Miau. 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 Widzicie jaki dialog? Z kotem zawsze. Tudu. Dobra. Ale jeszcze. O, patrzcie, przy okazji jeszcze. Miotła stoi.
hrabińska. No, miotła musi być. I jeszcze ja byłam kiedyś taka miła dla hrabiny i zrobiłam mi łyżkę. No, ale to dopiero będzie użyta kiedyś. Kiedyś. Teraz do jakiegoś bigosu. W wielkim garze. 11 litrów. Bo mi się nigdy na czoło nie mieściło. Kitek, zostaw. O, no, o. Znowu gryzie liść. Dziumia, bo to jest jakiś protest song. Mhm. Protest song. Tu, tu. Bo nie ma nic w miejsce i nie będzie na wieczór. Dbamy o linię. Brzew ku tyłku woda ma, w niej szczególna moc zaklęta. Wrą w kociołku me wywary, takie dzieją się tu czary. Widłowe tego typu. I mamy tutaj potencjał intelektualny. Jeżeli chodzi o dwójkę mieczy, słowo klucz kompromisy. I tutaj zawieramy te kompromisy na poziomie zawodowym. Trójka mieczy, słowo klucz straty i zdrady. Zdrady również przy sprawach zawodowych, ale straty przede wszystkim. Natomiast należy zapamiętać jedną ważną rzecz przy trójce mieczy, że ona ma swoją dobrą stronę energetyczną. To, że straty, to, że zdrady, nie wiem, czy zdam ten egzamin, czy wygram tę sprawę, czy będę miała pracę, strata, dup. Ale trójka mieczy jest to karta reklamy. Dla ludzi, którzy zajmują się reklamą, szeroko rozumianą, będzie ona bardzo dobra, ale również mówi o tym, ogłoś, pokaż, spowoduj, że zostaniesz widoczny, a zostaniesz doceniony. Nie idź w straty tylko dlatego, że Ciebie nie widać. Tą kartę można... Właśnie złe karty są również po to, żeby je przekształcić w dobre, że jeżeli mamy ostrzeżenie, żeby nam się coś dobrze zadziało. Czwórka mieczy, mała śmierć tarotowa. Stagnacja, zatrzymanie, strata pracy. Piątka mieczy. Konflikt. Kłótnie. Bato... Monety to zima, a miecze to jesień. Takie były te krążkowe. Nie będę się z tym zgadzała. A to chyba nie mam tego, tych kart bram, czyli muszę Wam je opowiedzieć po prostu. Dobra. Tu nie ma. Zawody są tu. A tu chyba... Pip-pup, tak? Czyli nam wychodzi, że interpretujemy karty po ruchach konika szachowego. Muszę się w vlogu podzielić z Wami moją radością, ponieważ przyszły zeszyty błogosławieństw. Jest niedziela, teraz siedzę i je podpisuję dla Was. Jest ich bardzo malutko, bo to tak było na próbę, jak zostaną przyjęte, ale w ciągu 2 dni praktycznie je wykupiliście, także na pewno będzie dobry. Jestem przeszczęśliwa. A to takie moje dziecko. Tutaj mamy sigilę. Którą też wkrótce będzie można zamówić w sklepie. Zeszyty są całkowicie w moim stylu. Także stylizowane na stare. Przede wszystkim mamy też zaklęcie błogosławieństwa tygodnia. Kolejny dodruk już mam nadzieję będzie z kartką, bo to wiecie, jak przyjdzie w rękę, to od razu macie nowy pomysł. Czyli pusta kartka, żebyście podpisali swój zeszyt sami. Teraz też można, ale no wiecie, ulepszenia, ulepszenia, ulepszenia. No i oczywiście miejsce na wdzięczności, pragnienie właśnie. Ta czcionka taka trochę stylizowana na starą i trochę te brzegi stylizowane na stare. A ja słuchajcie, no mojego dzieciaka siedzę i podpisuję. Na razie robię jak gdyby miejsce na Was, no, tak? Czyli błogosławieństwem. Czego z błogosławieństwem może być? Jedynej słusznej energii obejmującej wszystko i wszystkich, czyli 4 żywiołów dla... No, patrzcie, i mój podpis. I to wszystko ręczna robota. Dużo tego nie ma, więc spokojnie.
ale jestem przezadowolona, powiem wam szczerze. Pewnie się nagadałam z zakrytym mikrofonem. No, to będzie trochę gorzej słychać. Ale w każdym razie jestem przezadowolona z zeszytów, bo to takie, wiecie, mój dzieciak, no naprawdę. O. I proszę bardzo. I polecą do was z moją pozytywną, dobrą energią, normalnie radości i pomysłowości i wszystkiego najlepszego. Dokładnie tak. No i na rok działania starczą. To jest też fajne. Myślę, że rok to jest taki właśnie fajny, przełomowy moment. Chciałabym, żeby one były zawsze rytualnie u nas na sklepie. No. A ja podpisując zeszyty oglądam sobie inne junk journale. No. No i oczywiście mam... A tak guzik widać. Mam dużo czaszków. Mam dużo czaszków. Dobra, lecę podpisywać dalej. Słuchajcie, jeszcze troszeczkę tego jest. A dzisiaj w ramach niedzielnego obiadu znaczy pomidorówka. Zupa warzywna o smaku pomidorów, którą bardzo uwielbiam, ale mi się zrobiło za dużo i już nie mogłam nic dodać, więc jutro będzie ta babuni. No, jak to się nazywa? Te kluseczki babuni. Takie będą dodane, a teraz jest poliwka. Ale dobra. Zobaczcie, ja tutaj oglądam tarociska Agnieszkę, ale praca się wykonuje, ponieważ skrypty runiczne już są gotowe do zalaminowania i będą do was lecieć. Tak naprawdę do wzmocnienia, postawienia przy świecy, postawienia na tym świecy. Także tutaj naprawdę będziemy robić te dwie rzeczy. To jest pierwszy warsztat, który się szykuje. Drugie, to jest takie towarzyskie spotkanie, słuchajcie. I to będzie 50 km od Katowic w Rudzie. W Ruda, ale nie Ruda Śląska, tylko Ruda, taka wieś, koło Katowic, 50 km. Będziemy robić sobie na tym spotkaniu motanki i ta wejściówka, bo to jest w domu jednego jednorożca, kosztuje 50 zł, bo dla mnie na benzynę, a dla jednorożca na kapustę, bo będzie bigos, ciastki i takie tam mówiła, że będą, więc tak, no i w ramach tego, że będziemy jej mieszkanie zagracać, no po prostu jej zostawimy kasę. Można przynieść swoje szmatki, koraliki i różne dziwne rzeczy i będziemy po prostu sobie gadać, czyli będzie piżawka, taka wiejska piżawka, podczas której zrobimy sobie motankę, nie warsztaty, nie nic, bo gdyby były warsztaty, to by było normalnie drogie, a tak to będzie tylko taka wejściówka, moja benzyna. Przyjedziemy ekipą, czyli z Dorotą i z Jasnowidzem, także można będzie, wiecie, wywiady, autografy, wizyty w zakładach pracy, takie tam. Nie, ale po prostu, żeby się spotkać, pogadać, porobić, będziemy właśnie robić sobie motankę, takie spotkanie towarzyskie na 15 osób, bo więcej domek nie pomieści. Mamy już osób zapisanych koło 6. Nie, więcej jest. Więcej. 8-9. Także gdyby ktoś chciał, to maila wysyłać szybciutko, bo Dorota jak gdyby bierze i opłaty, także no, o, mówię tyle co na benzynę. Jestem skarbnikiem. Wypisowe. Także piżawka będzie super. Poszeptane się cieszy. Poszeptane to jest, tak, słuchajcie, nasza żadanica. Jakby ktoś chciał żadanicę, to wiecie, gdzie zamawiać u Poszeptanej. Znaczy, kiedyś też będę robiła, tylko muszę mieć miejsce, żeby moje szmatki wyciągnąć i się do nich dobrać, bo jest pudełko w pudełku na pudełku w 4. rzędzie, w 8. półce, w 50. magazynie. Także to na razie jest niemożliwe. Ale dziewczyny robią. Dobrze, dzisiaj ukaże się artykuł, rytuał, który można wykonać na Samhain. O podobnej tematyce będzie film na Facebooku, na moim fanpage'u, który zapraszam do obserwowania. Joanna Wiśniewska-Wróżka. Tam jestem w takim kapelutku. Jakieś tam zdjęcie z sesji, bo mogę mieć więcej profili z tego względu, że EZO zakładało kiedyś profile i ich nie chcę likwidować, nie ma ludzi, którzy się tym zajmują, w ogóle nic nie wie. Więc musicie szukać tego, co ja wam linkuję, albo mówię, w jakim jestem zdjęciu, bo zdjęcie sobie zmieniam. No bo możecie być na innych profilach, więc warto ten właściwy. I tam będzie właśnie też film o rytuale Samhain w czwartek. Po szkole ja wracam o 15:30. Myślę, że jak odetchnę 16:00, 16:30, mniej więcej spróbujemy ten tryb ustalić.